Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Kryptomanii, Krypiotgra z tej strony. Dzisiaj będzie o swapowaniu kryptowalut na blockchainie z Binance Smart Chain i pokażę wam dwa takie najpopularniejsze miejsca, gdzie można wymieniać sobie różne kryptowaluty na Binance Smart Chainie. Ale zanim przejdziemy do tematu, to powiem wam, że już zaczęły się nowe artykuły pojawiać na naszej stronie, także są newsy, PVX, Telescoin, Colloxum, Force, Innovate, Firo, iOS i Oxen i 12, top 12 wielkich kryptowalut z najlepszym potencjałem na 2021 rok. I takie zapytanie, co kupić. I walut, raport tygodniowy, czyli chodzi o lipiec, czy był dobry dla Bitcoina. Także jest warto poczytać. I tokeny FAN ostatnio zrobił Mateusz. Co zrobić z tymi tokenami FAN na FreeBitco, żeby na przykład pozbyć się kapczty. Także to jest krótki filmik, ale będzie filmik zrobiony, jak tego bota ustawić na drugim koncie, jeżeli ma się tam te minimum 2500 tokenów FAN. Ale dobra, przejdźmy teraz do tych dwóch najpopularniejszych DEX-ów, gdzie możemy sobie wymieniać kryptowaluty. Między innymi jest PancakeSwap i MDX. PancakeSwapa na pewno znacie. Weźmy DAP Radar. I jak widzicie, w całości, jeżeli weźmiemy nie weźmiemy sobie blockchainami, to Uniswap jest pierwsza pozycja, QuickSwap druga, JustSwap trzecia, SushiSwap czwarta i MDEX właśnie piąta. I tu jakoś nie widzimy Pancake'a. Dopiero jakbyśmy weszli w DeFi, to tu już Pancake się nam pojawi, bo więcej tam ludzi wstawia swoje smart kontrakty, robi, jeśli chodzi o dodawanie płynności, niż jako wymiankę. Na wymiankę najbardziej teraz popularny, jeżeli chodzi o Binance Smart Chain, to jest MDEX. Widzicie, tu jest na pierwsze miejsce Uniswap Ethereum, później mamy Polygon, JustSwap, SushiSwap Ethereum i dopiero pierwszy jest MDEX, jeżeli chodzi o Binance Smart Chain. PancakeSwap nie ma co tu omawiać, bo każdy go zna, już był robiony o tym filmik. Także nie jest nic trudnego tutaj wymieniać, wystarczy wejść na exchange, ustawić sobie na przykład kryptowalutę Binance, BNB, wybrać odpowiedni token, na który chcemy wymienić i tyle, taka tu jest wymianka, nie jest drogo, 8 centów 20, max 30 centów przy obecnych cenach, zależy co i ile wymieniamy, jaka ta płynność jest, żeby to sobie tutaj powymieniać. I tą prowizję płacimy. Jeżeli chodzi o MDEX-a, to nie robiłem wam, nie pokazywałem chyba, jak to wymienić. Tak samo połączymy to z MetaMaskiem na Binance Smart Chainie. Jest tu swap. Co jest tu ciekawego? To jest ciekawego, że każdą transakcję, co robicie i to fee, które zapłacicie, wraca do was w postaci MDX. I dlatego mówię, dlatego on się też wysoko wystartował, jeżeli chodzi o tutaj, patrząc na DAP Radar na ostatnie 30 dni. I teraz weźmy sobie jesteśmy na exchange, weźmy sobie na Binance Smart Chain. MDEX zajmuje pierwszą pozycję. Ja się wcale nie dziwię. A to co później muszę poczytać. Wcale się nie dziwię, bo też zacząłem korzystać z tego więcej, bo mi wracają te transakcje, tutaj to fee, wszystko mi wraca, a MDEX-y mogę sobie wrzucić w Badroom, tam w stacking jest parę opcji ciekawych, także czemu nie. Teraz wam pokażę, jak tu to wszystko zrobić. Mam trochę BNB, powiedzmy 70 sztuk MDEX-a. Będę chciał. No, niech się to ustawi. Jak wezmę maksimum, a teraz zmienimy sobie na 70, powinno się to zmniejszyć. Mm-hmm.
Na chwilę czasami trzeba poczekać, żeby się to wymuliło. A tak samo jest na pankerku, zależy jaki jest ruch. Też. I co tu się dzieje? Odświeżę stronę, może będzie lepiej. Niech się odświeży. Zaraz zobaczycie, że to wszystko wraca tutaj. Wybiorę sobie tutaj jeszcze MDX-a. 70 sztuk, że chcę. Jest, już się pokazało. Musiałem po prostu odświeżyć, bo. I tyle. Tutaj wybieramy, co chcemy zamienić na co. Jest naprawdę też bardzo duża ilość różnych kryptowalut. Jak na pancake'u. Ale właśnie te wszystkie prowizje wracają do nas w postaci MDX-a. MDX, dobra, zrobimy sobie tu config swap. I teraz zamieniamy. Potwierdzimy transakcję. I close. Albo możemy sobie podejrzeć ją na smaczenie. Ale ja zamknę close. I teraz swap nam przeszedł. Zaraz się powinien tu pojawić. Już chyba nawet jest. Transakcje są. Dalej przejdźmy sobie jeszcze tutaj. MDEX jest. Obecny delikatny wzrost. Co to jest MDEX? Jest to nowy zdecentralizowany protokół handlowy, który został uruchomiony dopiero w styczniu tego roku. A już uzurpował sobie Ethereum Uniswap, SushiSwap, Binance Smart Chain, PancakeSwap i czyli jeden One Incha, giełdę, jeżeli chodzi o popularność. I przerzucając Uniswap jako numer jeden w rankingu DEX na CoinMarketCap od marca 2021. Że to jest zdecentralizowany protokół, który działa w oparciu o koncepcję puli funduszy, ma pewne podobieństwa do standardowych DEX-ów, ale odróżnia się od konkurentów za pomocą modelu dwułańcuchowego wzorowanego zarówno na sieci Ethereum, jak Huobi Ecological Łańcuch HECO. Pozwala to czerpać korzyści zarówno w bardzo niskich opłat transakcyjnych HECO, jak i głębokiej płynności ekosystemu Ethereum. Jako platforma jest zbudowana na HECO, MDEX obecnie pozostawia Uniswap w tyle pod względem kosztów i szybkości. Jeśli chodzi o tutaj o transakcje, szacowany koszt swapów tokenu może spaść nawet do 0,01 centa po przecinku za każdą transakcję. Ponadto szybkość transakcji DEX hostowych przez HECO Chain może osiągnąć ostatecznie zaledwie 3 sekundy. Ja akurat jestem na Binance Smart Chainie, ale można przez HECO też robić, ustawić sobie. Dużo teraz kryptowalut jest na Binance Smart Chainie, dlatego tak jest też popularny. Może HECO Chain jeszcze jest mniej popularny, ale może się rozwinie. Ale kto wie. No i co sprawia, co MDEX jest wyjątkowy, także macie do poczytania, wystarczy też na CoinMarketCap sobie poczytać, czy wchodzić na ich strony i tutaj sobie to wszystko zobaczyć. Jeżeli otwieracie pierwszy raz stronę, strona się poświetla taka biała i ledwo takie mgliste, widać te widoczki. Wystarczy kliknąć tutaj i otworzy Wam się już na normalnie. Jeżeli chodzi o pool, tutaj liquidity nie dodaje, chodzi o pool, to tutaj, znaczy nie pool, tylko tu badroom. Tu jest ten taki pool stakowy, jak to można powiedzieć, gdzie wystarczy nam jedna pojedyncza kryptowaluta, żeby, czy token, żeby to stakować. I tutaj właśnie single są, czyli pojedyncze. MDX do MDX-a, czy MDX-em można sobie WBNB, Rabbita, MDX, HMDX kopać. No takie są tutaj opcje. Ja obecnie z grupą naszą Cryptomining my sobie właśnie trochę wybudowywaliśmy BNB, ale teraz obecnie MDX na MDX i jedziemy i pokażę Wam, jak tutaj sobie to dodać. 2234 sztuki,
to mogę już wypłacić, to jest od wczoraj, a jedzie jakiś, no, będzie ciszej. Wypłacić to było wczoraj chyba o po 9 wieczorem, było tu zero, bo było dopłacane i już nabiło tyle, ponad 5, około 10 dolarów nabiło od wczoraj wieczora. Ale dodajemy sobie następne 70 maksa. Tu wystarczy tylko confirm. I poszło. Jeżeli ktoś robi to pierwszy raz, to musi jeszcze tak jakby otworzyć tą pulę. Będzie miał potwierdzenie transakcji i jeszcze raz wtedy dodać. A jak już to jest zrobione, to tylko się dodaje. I ciach, poszedł minimalny jakiś koszt gazu. I to zaraz sobie tutaj wejdzie. I już poszło. Widzicie, to parę sekund trwało i już jest. 2300, czyli 1200, to blisko prawie 4000 dolarów tutaj jest. Kurde, jak się nie mylę. Prawie, że no. A niech się, nie chcę kopie. Już pokazuję, że już coś ukopał. Także jeszcze przejdę tutaj na ten słapik. Z powrotem. I zobaczycie, że tutaj zaraz powinno coś tutaj jest. I tyle, tyle już wpadło tego. Jeżeli ktoś robi często właśnie transakcje, to można pominąć nie robić tych transakcji, bo przecież i tak się łączycie przez MetaMask z Pancake'iem. Tak samo można przez Trust Wallet. I robi sobie transakcje, wszelkie wymianki na MDEX-ie, bo będzie wam, będziecie oszczędzać na tym, że cały MDEX będzie wam się zbierał. Czy go wrzucicie w ten badroom, boardroom, raczej, przepraszam, boardroom, czy po prostu go sprzedacie tam później, jak jeżeli on podskoczy do góry, czy tam, jak uważacie, czy to urośnie, czy nie. Ale to zawsze zaoszczędzicie i sobie zbieracie to fee, nie zostawiacie na przykład zarobku Pancake'owi, tylko zostawiacie ten zarobek dla siebie. Także moim zdaniem jest, dlatego on, ten pool się tak, raczej ogólnie ten exchange się tak wybił, że zajmuje obecnie pierwszą pozycję w ostatnich 30 dniach na Binance Smart Chainie, wyprzedzając sporo Pancake'a, jeżeli chodzi o same wymianki. Jeżeli chodzi o DeFi, dodawanie płynności, akurat inny zajmuje tutaj na jakiejś czołowej pozycji, ale jeżeli chodzi o wymianki, to tak. Jeżeli też chodzi o pozycję na CoinMarketCapie, jest gdzieś już długo utrzymuje się 75, dzisiaj mamy którą 77 pozycję, była tam 76, 72, 77, tak się gdzieś buja między 80 a 70 pozycja na CoinMarketCapie, także dość wysoko też można powiedzieć stoi, bo jest w pierwszej setce, wiadomo większość będzie też na Ethereum, tak patrzyliśmy tam właśnie, co pokazywałem wam na Dabravdarze, to najpierw był Ethereum, później Polygon, później znów coś na Ethereum. Oni piątą pozycję zajmują, jeżeli chodzi jako pierwszy taki ekstrem, najlepszy na Binance Smart Chainie. Także myślę, że warto z niego korzystać, przynajmniej można zaoszczędzić, troszkę sobie nawet zarobić na tym, jeżeli byśmy jeszcze wrzucali to w pool. Raczej w ten bedroom, czy jak to się kurde tam nazywa, cały boardroom, no. Cały czas mi ta nazwa wylatuje z głowy. Boardroom, czy jak tam, boardroom. Angielski czasami nie jest łatwy, mimo że już trochę tyle lat siedzę, ale są nowe słowa i czasami mówi się z jakimś zmiękczonym, raczej tym pongliszem, albo jak to mogę powiedzieć, źle się akcentuje pewne słowa. Ale to kwestia nauki. Z czasem to może można powiedzieć już samo wejdzie do głowy. Ale zapraszam do oglądania filmiku. Linków nie będę dawał, bo tutaj nie ma linków żadnych polecających. Wszyscy znajdziecie śmiało sobie na CoinMarketCap, MDX i tam przejdziecie śmiało na stronę. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.